Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Lamborghini Sesto Elemento, które wygląda właśnie w ten sposób. I co powiecie na to? Mi się oczywiście te Lambo nie podoba zbytnio, szczególnie przód i tył. Bok może być w sumie. Znaczy, nie podobało mi się do pewnego momentu. Przede wszystkim pierwsze wrażenie było naprawdę bardzo kiepskie z tego samochodu. Miałem wrażenie, że zbiera się fatalnie i że strasznie dużo prędkości będzie tracić na zakrętach i tak dalej. Że będzie wpadać w poślizg jak Boss 302 i w ogóle. Ale wiecie co, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony po dłuższym obcowaniu z tym samochodem. Jeździłem sobie dużo wyścig Waterfront, który jest obecnie dla klasy A wyłącznie. I no przede wszystkim Sesto Elemento da się bardzo łatwo stunigować do klasy S. Ja się w to jeszcze nie bawiłem i mam zamiar zostawić właśnie ten wozik w klasie A, dlatego że raczej w klasie S sobie nie poradzi, bo ma słabe nitro. I mam teraz statystykę 735 punktów, także jest to już zbliżona statystyka do statystyki maksymalnej w klasie A i osiągam prędkość 340 km na godzinę. Ale naprawdę fajną rzeczą w tym samochodzie jest to, że ma zajebisty stosunek przyspieszenia do prowadzenia, tak samo jak Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Mamy tu naprawdę bardzo fajne prowadzenie. Nawet całkiem mocny skręt, nie powiem, że jest super zajebisty, nie jest nawet tak dobry jak w Gallardo Valentino Balboni. Będę porównywał ten wóz właśnie do Gallardo, dlatego że są to dość porównywalne samochody. Mają tak samo słabe nitro, dość porównywalne przyspieszenie i dość porównywalny skręt. Z tym, że jak mówię, Gallardo skręca nieco lepiej, ale przyspiesza nieco gorzej. Niemniej są to i tak bardzo porównywalne samochody. Jeśli by znaleźć dwóch takich samych kierowców, różnica na trasie byłaby praktycznie żadna na jakiejkolwiek. Więc no, też nie ma się co tutaj odwoływać do tego, który samochód jest definitywnie lepszy. Myślę, że Valentino Balboni lepiej sprawdzi się na trasach, gdzie mamy dużo więcej prostych. No, ze względu na to przyspieszenie, chociaż też tu prędkość maksymalna nie jest zbyt wysoka w klasie B. A mam nadzieję, że jak wymaksuję moje Sesto Elemento w B, co ja gadam w A, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie, 340 km na godzinę. Chociaż do tej prędkości na dość prostej trasie rozpędza się dość mozolnie. Co nie znaczy, że rozpędza się słabo. Do 300 km przyspiesza naprawdę nieźle. Jest to naprawdę bardzo porównywany samochód do Valentino Balboni, bez kitu. Myślałem, że tak nie będzie, ale tak jest naprawdę. I no tak, miałem wam opowiedzieć o tym moim pierwszym wrażeniu, więc miałem wrażenie, że Sesto Elemento, widzicie, się trochę ślizga. Na początku nie łapie tak dobrze przy przyczepności jak na przykład Lamborghini Reventon. Aha, właśnie, to jest samochód z napędem na 4 koła. Jak widzicie, nie mogę spalić tutaj kapcia. Jak ruszamy, to widać, że oba cztery kółka się kręcą. W odróżnieniu od właśnie Lamborghini Valentino Balboni, gdzie tam mamy napęd tylko i wyłącznie na tył. A tu mi się wydaje, że też jest tak na tył, tylko że nie można właśnie spalić kapcia na tylnią oś, na tylnie koła. A tak w prowadzeniu jest bardzo podobny do Lamborghini Valentino Balboni, z tym, że tam mamy przyczepność, no nie wiem. Nie przyczepność, ale ten kąt skrętu jest na pewno dużo lepszy i myślę, że bardzo dobrze się sprawdzi właśnie VB lepiej na trasie Waterfront, na którą właśnie chcę teraz się dołączyć w trybie multiplayer. Ostatnio bardzo mało spotykam autofinisherów, jest to bardzo dobry znak. Zobaczymy, jak będzie teraz. Mam nadzieję, że żadnego nie spotkam. Speedhacker niech się nawet pojawia, niech sobie tam jadą 800 na godzinę. Mnie obchodzi to, jak ja pojadę podczas wyścigu. Mam tutaj Porsche 997. Aha, właśnie, miałem pokazać wam jeszcze te części. Części to są bardzo słabe. Jedna część wyścigowa, silnik Gromlena, jedna Ultra, 13%. I jedna część wyścigowa Kesslera, czyli opony, a resztę to jakieś tam uliczne części ze sklepu. Skillów nie mam żadnych i mam jakieś tam części wizualne. Także widzimy się na rozpoczęciu wyścigu.
Jak już wspomniałem, w Sesto Elemento mamy bardzo słabe nitro, jest to w skali 1 do 5, 1, także nie ma się co tutaj nastawiać na jakąś klasę S, żeby je stunigować, chociaż tuniguje się do niej bardzo łatwo. Ja je sobie pozostawię w A i tyle. Będzie to tutaj, będzie to taki mój rodzynek jak Lamborghini Super Veloce, chociaż Super Veloce na pewno dużo lepiej by sobie poradziło w klasie S niż w klasie A. Oczywiście po dobrym tuningu. Ale wracajmy do Sesto Elemento. O Super Veloce już się wypowiadałem w innym przeglądzie. Już jestem na trzeciej pozycji. Nie używam żadnych power-upów, bo oczywiście nitro nie działa. Mógłbym posłużyć się, powiedzmy, katapultą, ale tego nie zrobię, bo chcę pojechać czysto wyścig. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, jaką prędkość osiągnę. Wow, i bardzo ładnie. No, prawie na tym zakręcie bardzo ciężko jest dobrze wejść, żeby po prostu nie stracić dużo prędkości. Dogania mi chyba Porszawka, czy mi się zdaje? Wydaje mi się, że gościu ma lepsze w niej części, bo mnie zaraz przegoni. O, my się tu nie zmieścimy, panie. Także ty jedź sobie tutaj, a ja sobie pojadę tu. Dobra. I udało mi się fajnie tunel przejechać. Gościu myślał, że mnie zramuje, ale ja oczywiście dałem mu pierwszeństwo. Panie, przodem. I oczywiście rozbił się o ścianę elegancko w tym tunelu. To jest bardzo fajny element tej drogi, tej trasy, tego toru. Bo można tutaj naprawdę fajnie nadrobić dzięki temu. Tym bardziej, jeśli dodamy sobie jeszcze potem dodatkowe okrążenie. Ja doganiam jakiegoś gościa, nie wiem co on nawet ma. Jakiś samochód. Wiem, że używa jakichś power-upów, nitra głównie, na pewno ma mocny nitro, więc to może być albo GTS, BMW GTS, albo Porsche 997. Zobaczcie, że na tych zakrętach radzę sobie naprawdę bardzo przyjemnie. Wystarczy puścić trochę gaz, w sensie jechać na pół gazie i naprawdę te dwie serpentyny, do których właśnie dojeżdżam, możemy minąć bardzo, bardzo, bardzo czysto i ładnie i szybko przede wszystkim. A na prostych możemy jeszcze dodatkowo nadrobić stracony czas, ewentualnie jakiś źle przejechany zakręt. No, dość dobrym przyspieszeniem. Jak widzicie, nie są najgorsze i bardzo fajnie się prowadzi te Lambo. Także ja jestem w 100% do niego przekonany. Nie wiem, czy to nie będzie nawet mocniejszy rywal na tej trasie w klasie A niż moje Lamborghini Valentino Balboni. Gallardo Valentino Balboni. Chociaż Gallardo ma na pewno lepszy skręt. Czasami się on bardziej przydaje niż mocniejsze przyspieszenie w Sesto Elemento. Ale Sesto Elemento jest to taki dość unikalny samochód. Chociaż teraz może nie, bo jest na wyprzedaży za około 5000 pustów. Więc to pewnie skusi wielu graczy, takich jak ja, którzy chcą właśnie przetestować sobie ten samochód, którego normalna cena jest w okolicach 9 czy 8 tysięcy boostów, coś takiego. To się totalnie nie opłaca. Macie praktycznie takie same osiągi w Gallardo Valentino Balboni, dużo tańszym wozie. Tym bardziej, że VB jest obecnie dostępne też, jeśli wykonamy jakieś tam osiągnięcie. Co prawda trzeba na to osiągnięcie trochę tam boostów wydać. Ale i tak. Myślę, że VB bardziej się opłaca kupić niż Sesto Elemento. Zobaczymy, jaką prędkość osiągnąłem tutaj na jakiejś tam prostej, ogólnie na tym wyścigu. No to jest istotne, bo tutaj nie ma dużo prostych. I te proste są krótkie, więc im większą prędkość maksymalną będę miał tutaj, tym lepiej będę mógł ocenić, czy ten samochód ma naprawdę dobre przyspieszenie, czy jednak takie słabe. W każdym razie Valentino Balboni osiągało tutaj prędkość 296 km na godzinę, a w Sesto Elemento mam aż 306 km na godzinę. Valentino Balboni mam chyba... Nie, no jest na pewno w klasie A, ale ma, proszę was, też jest niewymaksowane w klasie A, ale mam tam na pewno dużo lepsze części, mix ultra i profesjonalnych, także tamten samochód sobie będzie już po prostu od razu z buta radził lepiej. A my sobie pojedźmy jeszcze jakiś wyścig. Petersburg Dam. Wybrałem mi tutaj naprawdę różnych zawodników.
od słabe z klasy B po mocne z klasy S i zobaczymy, jak sobie poradzę. Mam tutaj na pokładzie tylko mocne przyspieszenie oraz dobry skręt. Niestety nie mam mocnego nitra, ale zobaczymy, jak sobie poradzę. Wow. I uwaga, doganiamy peleton. Nieźle tam chłopaki nitrują. Mam nadzieję, że uda mi się ich dogonić, chociaż w połowie wyścigu. Później jak ich dogoni, już nie będę miał szans, żeby zdobyć chociaż jakąkolwiek dobrą pozycję. Ale to nic. Moim zdaniem Lamborghini Sesto Elemento nadaje się na trasy takie jak Waterfront, gdzie mamy bardzo, bardzo dużo czasu na to, żeby dogonić całą resztę, żebyśmy mogli po prostu pokonać jakiś tam dany zakręt w perfekcyjny sposób. Okej. Byśmy mogli pokonać jakiś tam zakręt w perfekcyjny sposób, żeby po prostu dogonić resztę osób. I właśnie mankamentem Sesto Elemento jest to, co widzieliście przed chwilą. Nawet taka drobna, jakaś, nie wiem, rzecz na drodze, rzecz z otoczenia, to oczywiście nie była drobna rzecz, powoduje, że Sesto nagle, nie wiem, zaczyna lecieć gdzieś w powietrze, coś się z tym dziać. Nie wiem, czemu tak jest. W każdym razie teraz miałem przerąbane właśnie przez te wysypane jakieś filary. Pojedźmy sobie zatem jeszcze jakiś wyścig. Verona Tunnel razem z Porsche 997 i zaczynamy. Porsche'awka oczywiście odstawiła mnie swoim mocnym nitrem. Ja zostałem gdzieś tam z tyłu, ale może uda mi się to zaraz nadrobić. Wow! Porsche 997 ma taką wadę, że dość ciężko skręca. Trzeba naprawdę je nieźle opanować, żeby koksić. A ja mam ten przywilej, tą zaletę w Sesto Elemento, że mało prędkości tracę na zakrętach. Co jak widzicie, bardzo ładnie tutaj widać. I oczywiście Porsche, ciach. Wszystkie możliwe power-upy i rozbijamy się o ścianę, czy wyhamujemy? A, wyhamował. No to doganiamy. I oh shit, ale też się rozbił, więc może mam jeszcze szansę, zaraz zobaczymy. No nie wiem, jak taka sytuacja utrzyma się do końca wyścigu, to na ostatniej prostej może być problem. Ale może się uda, trzymajcie kciuki. Okej, teraz ten kłopotliwy skrót. Kurde, gościu nieźle pojechał. Co prawda miał problemy trochę na zakrętach, ale już nie ma praktycznie z nim szans. Cokolwiek bym nie zrobił, on w każdej chwili może użyć nitra i już koniec wyścigu. Także jeśli o mnie chodzi, ja wam polecam Sesto Elemento na długie trasy, takie jak właśnie Waterfront czy Hastings. Ale Hastingsu na pewno nie będę teraz jechał, bo o Jezu, to by zajęło nam mi strasznie dużo czasu. A takiego, jak wiecie, nie mam. Więc wchodźmy do garażu, pokażę wam, co ja w tym Lambosie mam. A mam w nim... nie mam właściwie w nim bodykita. A jest jeden, dostępny. Mam co prawda... nie mam właściwie nawet dostatecznej ilości boostów, żeby go zakupić, bo kosztuje 2500 boostów. Mamy jednego bodykita, który dość mocno ingeruje w wygląd naszego Lambosa. Ciach, wygląda w ten sposób. Niestety tych takich żółtych, czy w tym wypadku czerwonych zabarwień tu i z tyłu samochodu nie możemy w żaden sposób zamalować. A przynajmniej takiego sposobu nie znam. Więc musimy się do tego jakoś przyzwyczaić, jeśli chcecie w ogóle tego Lambosa kupić. Mi się on podoba i na początku bardzo długo się wahałem, żeby kupić Sesto Elemento na wyprzedaży. Kupiłem, trochę się zawiodłem, ale potem jednak mi się bardzo spodobał ten samochód. No i spoilery mamy jeszcze takie, chociaż spoiler ten, który mamy już włożony. Ten nawet fajnie wygląda w tym wozie, co powiecie na to.
kurczę, naprawdę fajnie. Ten, co mamy włożony, nie jest taki zły, ale nie podoba mi się kąt pochylenia tego, jego właśnie. A to i tak nie wpływa na, w żaden sposób na jazdę, więc... Kurczę, ten mi się strasznie podoba. Bardzo mi bardzo pasuje, moim zdaniem. I masek też nie mamy tutaj żadnych. Więc, no cóż, dużo sobie tu nie natuningujemy, prawda? Ja sobie moją wersję troszeczkę obniżyłem i trochę inaczej pomalowałem, dodałem inne szyby i takie tam. Zobaczmy teraz cenę Sesto Elemento. Jest obecnie na wyprzedaży, bez wyprzedaży chyba kosztuje 8800 boostów, tak mi się coś przypomina. Sesto Elemento 5280 boostów. Czy się opłaca? Za tą cenę myślę, że tak. Chociaż musicie się też zastanowić. Ja obecnie mam dość słabe części. Jak widzicie, na częściach Americona mamy tutaj statystykę 725 punktów ogólną. Po lepszym tuningu z częściami profesjonalnymi myślę, że byłby to stat tak 780-790 punktów. I wtedy mogłoby z to elemento wymiatać. A już i tak całkiem nieźle sobie radzi w klasie A z tym tuningiem, który ja mam, a to i tak nie jest max w klasie A. Więc jeśli naprawdę chcecie się zdecydować na ten samochód na obecnej wyprzedaży, to pod tym kątem myślę, że jak najbardziej się opłaca. A tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie, cześć. We'll be right back.